Przenosimy własność nieruchomości. Mamy dom, mieszkanie. Możliwości pozbycia się takiego balastu jest wiele. Dziś skupimy się oczywiście na tych legalnych, dokładnie na dwóch legalnych, czyli na umowie darowizny i umowie dożywocia. Czym się różnią i jak pięknie można zostać wydymanym. Witam serdecznie. Jak pozbyć się domu, darowizna czy dożywocie? Mamy oczywiście wtorek. Wtorki mają być w jakimś zakresie merytoryczne. Czyli otwieramy kodeks cywilny. Dobra, zamykamy. Dobrze, zanim przejdziemy dalej, a dziś będzie tylko wstępnie, bo czas rozprawić się z tym, że tak naprawdę umowę darowizny czy umowę o dożywocie traktujemy, byśmy powiedzieli, gancegal, wsioryba, czy też tak powiedzieć młodzieżowo, no i jeden chuj. Są to dwie różne umowy. A nawet bym powiedział dwie i pół umowy, bo może być darowizna ze służebnością mieszkania. Natomiast, żeby za bardzo nie namieszać, pójdziemy po kolei, bo darowizna z dożywociem to jest troszeczkę, bym powiedział, jak dżem ze świni z Nutellą. Czyli smalczyk z Nutellą. Niby można, ale coś tu nie gra. Darowizna mieszkania, dokonana wraz ze służebnością mieszkania darczyńcy, jest często mylona z prawem dożywocia. I na tych różnicach się skupimy. Oczywiście nie odpowiem Państwu na pytanie, co lepiej zrobić, czy co jest bezpieczniejsze, bo każdy z nas ma zdecydowanie inną sytuację i dla jednej osoby najbezpieczniejszym będzie albo odwrócona hipoteka, której generalnie nie polecam, albo no można wydać na alkohol i inne używki. Natomiast w sytuacji, kiedy się decydujemy pozbyć, prawda, mówiąc tak kolokwialnie, czyli przekazać komuś tę nieruchomość, to mamy dwa elementy. Pierwszy z nich to rzeczywiście darowizna i to są artykuły 888 i następne kodeksu cywilnego, czyli istota umowy darowizny. W paragrafie pierwszym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Czyli mówiąc takim prostym językiem, przez umowę darowizny w przypadku nieruchomości darczyńca, czyli babcia, dziadzio, rodzic lub osoba obca, zobowiązuje się bezpłatnie przekazać tę nieruchomość na rzecz obdarowanego. Czyli no kosztem swojego majątku, bo wyzbywa się go, prawda? I artykuł 889. Bezpłatne przysporzenia niebędące darowiznami nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia. Czyli gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu. Aby tu nie wdawać się w aż tak duże szczegóły, może być sytuacja, w której tylko pozornie będziemy myśleć, że jest to darowizna, bo oddaliśmy coś za darmo, ale będzie to wynikało z zupełnie innych przepisów. No i wreszcie druga sytuacja. Gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył, albo które nabył, w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za niebyłe. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że zrzekam się domu, którego jeszcze nie mam. Czyli to mamy to popularne dzielenie skóry na niedźwiedziu. Siłą rzeczy to też wynika z jednej z zasad prawa, że nie można na kogoś przenieść więcej uprawnień niż samemu się posiada. Czyli jeżeli jestem sprzątaczką w firmie, to nie będę podejmował decyzji za pana czy panią prezes. I to jest chyba logiczne. I przejdźmy do umowy dożywocia, tak aby poznać pewnego rodzaju różnice, czyli artykuł 908. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, czyli jest to właśnie ta umowa o dożywocie, powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczyć mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu w
własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. No i w paragrafie drugim, jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą, albo spełnić powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do tejże umowy dożywocie. I dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości. Artykuł 910. Skutki przeniesienia własności nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosują się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych. Myślę, że nie będziemy cytować dalej przepisów, bo to też nie do końca o to chodzi. Zwracam tylko uwagę, że coś takiego jest i że mamy bardzo duże różnice pomiędzy tymi umowami, choć elementy wspólne też są. W każdym razie, jeżeli właściciel domu czy działki, mieszkania chce przekazać nieruchomość innej osobie, do wyboru tak naprawdę ma kilka rozwiązań. No, jednym z nich wydaje się taki najbardziej logiczny zapis windykacyjny w testamencie. Jeżeli to jest osoba obca, to jest jeszcze ciekawiej ze względu na podatki. I o tym też będziemy mówić. W każdym razie, ustanawiając taki zapis w testamencie, czyli generalnie przykładowo powołuje do spadku ojca Tadeusza R. w całości, przy czym zaznaczam, że lokal w Krakowie, którego właścicielem, albo nie wchodźmy w kwestię osób o imieniu Marian tym razem, więc nieistotne. Chcę przekazać nieruchomość i zapisuję to jako zapis windykacyjny w testamencie, bo to mogę też zrobić. Czyli ta konkretna nieruchomość musi trafić do konkretnego krewnego czy innej osoby wskazanej w takim testamencie. Ale nie jest to jedyny sposób, by przekazać mieszkanie. Wśród innych rozwiązań właśnie mamy te kwestie zrobienia czegoś za naszego życia, czyli dokonamy albo darowizny, albo zawrzemy umowę dożywocie. W każdym razie ta umowa darowizny, ona umożliwia tak naprawdę przekazanie dowolnego przedmiotu. Może to być zarówno nieruchomość, pieniądze, jak i rzeczy ruchome. W przypadku umowy dożywocia tu już nie ma tej dowolności. Może ona dotyczyć jedynie nieruchomości, a więc mieszkania, domu czy działki. I to nie chodzi o taką działkę, jak był kiedyś program Tydzień. Nie, Tydzień na działce to tak, to ta działka wchodzi w grę, ale Tydzień na innego rodzaju działce już nie wchodzi w grę. Więc dotyczy to tylko i wyłącznie nieruchomości. W przypadku umowy dożywocia jest, tak jak powiedziałem, kwestia tego, że jest to coś, co uchodzi za nieruchomość. Z tego powodu umowa dożywocia dla swojej ważności zawsze będzie wymagała formy aktu notarialnego. Natomiast umowa darowizny, co do zasady też. Natomiast trzeba pamiętać, że darowizna w przypadku ruchomości, czy też inaczej, tego, co nie jest związane z nieruchomościami, jest ważna z chwilą wydania. Czyli jeżeli obiecuję dokonać komuś darowizny jednej butelki piwa, to teoretycznie powinienem to zrobić notarialnie. Brzmi śmiesznie, prawda? I jest właśnie ta furtka w postaci tego, że ta darowizna staje się wykonana z chwilą, kiedy komuś ofiaruję, przekażę tę butelkę. I czym charakteryzuje się tak naprawdę ta umowa darowizny? Poza tym, że jeżeli się wyzbędziemy nieruchomości, no to zostawmy. Umowa darowizny pozwala na przekazanie obdarowanemu konkretnego składnika majątku. Krótko mówiąc, polega na tym, że oddajemy nasz przedmiot, przedmiot, który należy do nas, innej osobie. I nie wszyscy obdarowani zdają sobie sprawę, że taka umowa nakłada na nich pewne obowiązki względem darczyńcy. Przede wszystkim, czyli mówiąc darczyńcy, to mamy oczywiście na myśli osobę, która wyzbywa się tego składnika majątku, pozbywa się, prawda?
Przede wszystkim może się zdarzyć, że po dokonaniu darowizny ta sytuacja materialna darczyńcy znacząco się pogorszy. I jeżeli nie będzie w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb, czyli popadnie w tak zwany niedostatek, przestanie starczać od pierwszego do pierwszego na leki, całą resztę, obdarowany będzie musiał go wspierać. I obowiązek ten ograniczono do wysokości istniejącego wzbogacenia. Czyli jeżeli przekazałem nieruchomość wartą 100 tysięcy złotych, mój darczyńca popadł w trudną sytuację materialną, to mogę albo zwrócić przedmiot darowizny, albo odpowiadam do tych 100 tysięcy złotych. I w obecnej sytuacji, jeżeli obdarowany chce zwolnić się z takiego zobowiązania, może właśnie zwrócić darowiznę albo odpowiadającą jej kwotę. Poza tym darczyńca może obciążyć przedmiot darowizny jeszcze poleceniem, które darczyńca będzie musiał wykonać, czyli przekazuje ci na przykład dom w zamian za to, że zrobisz to i tamto, czyli w zamian za to, że na przykład zaczniesz prowadzić ogródek przed tym domem. No przykładowo, trudno powiedzieć, nie może być sytuacji, w której zapis tego polecenia będzie nieważny, czyli przekażę ci nieruchomość w zamian za to, jak zlikwidujesz co drugiego polityka. Oczywiście zapis jest w 100% nielegalny. Nie wnikam, czy słusznie, czy też nie. W każdym razie nadal mamy artykuł 148 kodeksu karnego, czyli kto zabija człowieka. A prawo niestety polityków traktuje jak ludzi, więc nie wolno nam tego zrobić i taki zapis będzie nieważny. Więc żądać spełnienia takiego polecenia będzie mógł zarówno darczyńca, jak i później jego spadkobiercy. A skoro już mowa o spadkobiercach, to darowizna ma wpływ na kwestie związane ze spadkiem, czyli z dziedziczeniem. Przede wszystkim zalicza się ją do schedy spadkowej, czyli do tego majątku, który będziemy dziedziczyć. Co w uproszczeniu oznacza, że osoba, która otrzymała darowiznę, może otrzymać mniejszy spadek niż wynikałoby to z jej udziału spadkowego, jeżeli byśmy mówili o dziedziczeniu ustawowym. Poza tym w niektórych przypadkach ten obdarowany może mieć obowiązek zapłaty zachowku. I pod tym względem umowa dożywocia jest zdecydowanie bardziej korzystna, dlatego że pod względem spadkowym odpada problem zachowku, ale niesie ta umowa za sobą pewne konkretne obowiązki. I o ile ta umowa darowizny założenie jest jednostronnym zobowiązaniem, to umowa dożywocia nakłada pewne obowiązki na obie strony. Czyli nowy właściciel nieruchomości nie otrzymuje jej za darmo i tu zwracam uwagę, zwłaszcza jeżeli nie mówimy o najbliższej rodzinie, a mówimy o drugim czy trzecim kręgu, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to warto przede wszystkim wziąć pod uwagę, że w przypadku darowizny od obcej osoby, no niestety wpada się w bardzo wysokie podatki. W przypadku umowy dożywocia już nie, bo jest tylko podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Czyli mamy sytuację, że nowy właściciel otrzymuje nieruchomość, ale nie jest ona za darmo, bo w zamian zobowiązuje się sprawować dożywotnią opiekę nad drugą stroną, czyli tak zwanym dożywotnikiem. Czas trwania tego obowiązku uzależniony jest więc od życia dożywotnika. Ja się uśmiecham, bo przypomina mi się film Starsza pani musi zniknąć. W każdym razie czasami może to trwać latami. Innym razem los, byśmy powiedzieli, jest bardziej łaskawy dla obdarowanego, prawda? Ale to tak bardzo cynicznie, prawda? Choć różnie bywa. W każdym razie strony mogą dowolnie ustalić, jakie obowiązki będzie miał nabywca nieruchomości. Jeżeli tego nie zrobią, to zgodnie z artykułem 908 Kodeksu Cywilnego przyjmuje się, że właściciel musi przyjąć dożywotnika właśnie jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, światło, opał. No i wiadomo, że tym opałem nie mogą być opony, prawda?
Oprócz tego musi też zapewnić dożywotnikowi odpowiednią pomoc i pielęgnować go w chorobie oraz na własny koszt sprawić mu pogrzeb. I, drodzy Państwo, zwracam uwagę, absolutnie nie wolno tego przyspieszać, bo może się okazać, że ktoś ma nieruchomość i nie będzie z niej korzystał, bo nagle się okazuje, że wyląduje... No, trzeba mieć w życiu jakieś cele, prawda? Ale patrzeć na świat za krat, czasem do końca swojego życia, naprawdę nie warto. I choć umowa dożywocia, ona wiąże się z wieloma obowiązkami, to może się okazać naprawdę bardziej korzystna od darowizny. Nie ma bowiem wpływu na wartość otrzymanego spadku, jak wspominałem, czy też nie ma obowiązku zapłaty zachowku. To, że jeden ze spadkobierców nabył nieruchomość na własność poprzez dożywocie, nie sprawi więc, że otrzyma mniejszy spadek, tak samo jak nie można z tytułu zawarcia takiej umowy pociągać do odpowiedzialności za długi spadkowe, czy zobowiązać do płacenia zachowku. Czyli pod tym względem umowa o dożywocie jest zdecydowanie bezpieczniejsza i korzystniejsza. To, że to pojęcie teraz specyficzne rozwinę, darowizny z dożywociem, chociaż tak potocznie jest zrozumiałe, prawnie jest, to po prostu nie istnieje. Umowa darowizny z dożywociem jest po prostu niczym innym jak darowizną ze służebnością mieszkania i oznacza to, że darczyńca wpisuje w takiej umowie, czy zaznacza prawo dożywotniego pobytu na terenie nieruchomości, czy też właśnie inne zapisy. Ale to dalej będzie umowa darowizny. A więc umowa darowizny, a umowa dożywocia to dwie zupełnie różne umowy i mają odmienne skutki na bardzo wielu płaszczyznach. Więc tak jak mówię, warto zapamiętać, dosyć często notariusze proponują właśnie umowę darowizny z opcją, prawda? Ale warto rozważyć te dwie podstawowe kwestie. Bo na pierwszy rzut oka wydaje nam się, to jest to samo, podobnie, prawda? Mieszkanie przechodzi na własność osoby trzeciej. Darczyńca ma prawo w nim zamieszkiwać i korzystać z określonych pomieszczeń do końca życia. Darowizna ze służebnością mieszkania wciąż jednak pozostaje w myśl prawa spadkowego tylko darowizną ze wszystkimi jej skutkami. Czyli kwestie zachowków, rozliczenia w spadku, kwestie podatkowe. Choć kwestia podatkowa w pierwszym kręgu może wydawać się korzystna, prawda? Unika się tych 2%, ale co dalej? A co w przypadku osób obcych? Tak więc, drodzy Państwo, pamiętajcie, darowizna dokonana wraz ze służebnością mieszkania powoduje jedynie obniżenie wartości samej darowizny o wartość wpisanej służebności, ale nie pozwoli uniknąć konieczności rozliczenia się z dokonanej darowizny z uprawnionym do zachowku i pół biedy, jak to będzie za ileś tam 10 lat, prawda? Może być różnie. W każdym razie, drodzy Państwo, choć ta umowa na przykład dożywocia pod wieloma względami jest bardziej korzystna niż umowa darowizny, to inaczej to wygląda, tak jak powiedziałem, w kwestiach podatkowych. Bo w przypadku darowizny dokonanej na rzecz osoby najbliższej istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku. I takie zwolnienie nie obowiązuje w przypadku umowy dożywocia. Nabywca nieruchomości płaci bowiem wówczas podatek od spadków i darowizn, ale podatek, znaczy inaczej, żeby to powiedzieć tak prosto, nabywca nie płaci podatku od spadków i darowizn przy umowie dożywocia, ale płaci podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli to mamy 2% wartości rynkowej nieruchomości, nawet jeżeli dożywotnik jest dla nabywcy osobą najbliższą. A jeśli nie jest osobą najbliższą, to zdecydowanie warto skorzystać z tej umowy, bo jeżeli byśmy przekazali osobie obcej w testamencie naszą nieruchomość, to gwarantuję Państwu, że taki nabywca spadku
zapłaci podatki takie jak erotoman rachunek za pobyt w burdelu, czyli kompletnie się nie opłaca. I dzisiaj miałem tylko jeden cel, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na różnicę, bo z całą pewnością ten temat będziemy rozszerzać, oczywiście nie tydzień po tygodniu, aby Państwa też nie zanudzić. Dzisiaj była to wstawka, że tak powiem, typowo wtorkowa. Nie ukrywam również na prośbę znajomej, którą pozdrawiam serdecznie. No i drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem oczywiście pozdrawiam Państwa, zdrowie, no i do zobaczenia w piątek.